miejsce, w którym moglibyście się dobrze bawić, czytać, rysować, poznawać bohaterów bajek, którzy na pewno pomogą Wam wyzdrowieć szybko, w dobrej atmosferze w naszym szpitalu. Myślę, że to też pomoże przemóc pewną barierę, że chętnie będziecie wracać, jak będziecie wiedzieć, że tutaj są przyjaźnie nastawieni ludzie, miejsca przyjazne dla Was. Można się tu nie tylko leczyć, ale jeszcze dobrze. Dzięki tej inicjatywie i dzisiejszej myślę, że rozwiniemy tą działalność, żeby dzieci również miały czas na czytanie, te starsze, i na słuchanie przez rodziców i przez naszych wolontariuszy właśnie tych bajeczek i książeczek. Także bardzo jeszcze raz chciałam serdecznie wszystkim podziękować i myślę, że takich akcji powinno być więcej. Dziękuję bardzo również dyrekcji, że taką inicjatywę podjęła. Ląd przed nami! Krzyknął po chwili Muminek. O, jaka urocza mała wysepka, zawołała mama Muminka. Chyba się tu zatrzyma. Wkrótce wszyscy gorączkowo zbierali chrust, żeby rozpalić przy brzegu ogniska. I to jest również książeczka dla wszystkich cudownych nauczycieli, którzy pomagają naszym dzieciom poradzić sobie z ich wcale nie tak drobniutkimi problemami. A więc także dla wychowawców tutaj, lekarzy. Miała malusieńkie dinozaury, tutaj. Tycie pociągi, kucyki nie większe niż malutki paluszek i pluszowe misie, które ledwo można było dostrzec. Co się dzieje? Spytała pani Olsen. Ruti zabrała mój aparat fotograficzny, płakał Martin. Dostałem go na urodziny i zgubiłem na placu zabaw. Ale Ruti pragnęła tyciego aparatu ponad wszystko. Jest mój, krzyknęła. Dostałam go na moje urodziny. Nie było w tym oczywiście nawet ociupinki prawdy. Co robiła Ruti? Znajdowała różne bardzo cienkie rzeczy. No dokładnie. I co? I powiedziała, że znalazła aparat i powiedziała, że to czyj jest aparat? Jej. No i to było? Kłamstwo. Gdzie nasze dziecko? Zapytała, rozglądając się po. Ale kto zapytał? Mama. No, ale jaka to jest mama? Mama kot. No właśnie. Rozglądając się po? Podwórku. Dokładnie. Pewnego razu, kiedy miś wybierał się jak zwykle na rzekę łowić ryby, tygrysek powiedział: zawsze kiedy ciebie nie ma, czuję się taki samotny. Napisz do mnie list z daleka, to mi sprawi wielką radość. Dobrze, dobrze, odpowiedział miś. I zabrał ze sobą butelkę z niebieskim atramentem i piórko z kanarka. Bo takim piórkiem świetnie się pisze. Po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I śpieszy, by zdążyć na czas. To tak, to gocę i fuka, i stuka, to tak. Tutaj, w tymże to rogu, na zielonym stoliku, leżą książki. To są książki dla Was. Możecie sobie je brać, czytać, oglądać, odkładać na miejsce, zabierać na salę, do domu. Rozumiecie? Że to są wszystko książki dla Was.